No i nie dziwota, kochani, że jest zimno, gdyż znajdujemy się na 66 szerokości geograficznej, co oznacza, że jesteśmy na kole arktycznym podbiegunowym, północnym, tak, arktycznym. I mogę Wam to pokazać, o tutaj, właśnie sobie sprawdzałam przed chwilą. Mamy na mapie, tu jest Islandia i mamy właśnie koło podbiegunowe. Coś, aha, no dobra, okej, machnęło mi się. O, widzicie, tu jest Islandia, my znajdujemy się o tu w tym miejscu. I jeszcze znalazłam taką jedną fajną mapę. Zaraz Wam pokażę, żeby to Wam lepiej pokazać, która pokazuje, gdzie jesteśmy dokładnie. 66,25 właśnie północnej szerokości geograficznej. Także udało nam się dojechać do przystanku Alaska. No, przystanek Alaska. Ale właśnie czuć ten arktyczny, zimny wiatr, który potęguje i powoduje, że naprawdę odczuwa się chłód. Ale my jedziemy dalej, jeszcze dalej na północ. Dojechaliśmy do końca naszej tutaj podróży. Dzisiaj, w sensie dojechania do końca tego półwyspu. Powiem Wam, jest niesamowite miejsce, niesamowicie zimno, wieje ten wiatr. Zobaczcie, tutaj barany zostawiły takie swoje wełny, zrzucają. Przecudowny widok. Jesteśmy na prawie samym końcu Islandii. Naprawdę jest lodowate powietrze. Na pewno nie ma to nic wspólnego z latem. Oj, siedzą baranki sobie. Najedzone. Oho, jakie piękne mewy. Jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. To, że wszystko telepie. Wiatr jest taki. Druga strona. Piękny klif. W tle też widzicie klify. Pachnie rybami, morzem, oceanem. Tu mamy Morze Grenlandzkie z tej strony. Znowu mamy te alki, ptaszki, które widzieliśmy na półwyspie Snæfellsnes. Zwróćcie uwagę, jak barany stoją przy drodze. Trzeba bardzo uważać, jak się jedzie. No i tu widzicie jeszcze drzewo, które wyrzucane jest przez morze, przez ocean. Także tego widzicie jest bardzo dużo. Stare domostwo i pełno właśnie drzewa wyrzuconego oraz oczywiście barany. Ale zauważcie jedną ciekawą rzecz, że tu może tak nie widać, ale wszędzie jest dużo plastiku. Właśnie widzicie kosze jakieś plastikowe. Wszędzie morze wyrzuca tu plastik i to powinno nam nasunąć właśnie dużo do myślenia, jak człowiek zanieczyszcza planetę. Ponieważ morze wyrzuca to wszystko z powrotem i jadąc tam dalej było widać naprawdę sporo różnych folii, pojemników plastikowych, najróżniejszych dziwnych rzeczy. Ja wchodzę tutaj do jakiegoś opuszczonego domu. Zobaczcie, co tu jest. Widać, tu barany przychodzą. Prawdopodobnie tutaj sobie nocują. Tu chyba były jakieś pokoje, może kuchnia, nie wiadomo, co tu było. Ciekawe. Ciekawe. O, widzicie, buty są. Buty, komórka. Nic, tylko mieszkać. Fajnie to wygląda. Bardzo ciekawe. Można wejść do góry. Ja tam nie będę wchodzić. Szkoda mi czasu, ponieważ my jedziemy. Ale widzicie, tak wyglądają opuszczone, stare islandzkie domy.
bardzo stare w oknie boja, która też została wyrzucona przez ocean, kawałki sieci. No wanna nie, wanna tu widać stała, jak ktoś ma ochotę, może się wykąpać. Będzie mieć super miejsce do... Oho, jakie fajne boje. Świetne boje są tutaj. No i właśnie pojemniki. I to jest wszystko wyrzucone przez ocean. Wjechaliśmy do miasta o nazwie Rooivaarhoppen i powiem wam, że to było miasto duchów jak dla mnie, ponieważ to było chyba najgorsze miasto, w jakim w ogóle byłam na Islandii. Z tego względu, że było bardzo zimno, zobaczcie, tu jest w ogóle nie ma drzew, krzaki gdzieś się tam sporadycznie też pojawiają. W ogóle nie widać życia, te domy są po prostu tak jakby niezamieszkałe, ale one są zamieszkałe, bo i nawet Polacy tu mieszkają, ale nie wiem, miałam takie wrażenie, że tak ciężko musi tam się mieszkać ze względów i pogodowych, oddalenia i nie, dla mnie to po prostu była katastrofa i szczerze mówiąc było tak zimno, że myśmy tu dużo nic nie nagrywali, bo się nie dało. Ja oczywiście zmarzłam, bo jak żeby inaczej. Zaraz zobaczycie bardzo fajne miejsce, takie islandzkie Stonehenge, czyli taki krąg arktyczny. Nie wiem dlaczego to jest wybudowane, ale stoi. Jest to atrakcją turystyczną. To jakiś pewnie znowu architekt albo jakiś artysta wybudował, żeby Islandia miała swoje coś islandzkiego, ponieważ tu tak jest, że oni muszą mieć też swoje. Robi wrażenie, fajne miejsce, ale samo miasteczko na mnie raczej nie podziałało pozytywnie. Myślę, że tutaj dużo ludzi ma problem z depresją, no chyba, że ktoś bardzo kocha to miasto. Na mnie kompletnie nie zrobiło ono wrażenia, oprócz takiego, że chcę stąd jak najszybciej wyjechać. No, droga do mojego arktycznego kręgu była z przepięknymi łubinami, pomimo że wiał lodowaty wiatr. Jakoś dotarłam do góry, wcale nie było tak daleko. I chcę wam powiedzieć, że właśnie co jest ciekawostką, to dopiero zaczęto budować w 2004 roku. Jest to miejsce, które zaprojektował architekt Hoikur Haldorsson i w tym miejscu w czasie przesilenia zimowego czy letniego albo słońce zachodzi, albo nie, także w lato nie zachodzi słońce, a w zimę w ogóle go nie ujrzymy, ponieważ tego słońca tutaj nie będzie wcale. Także jest to taka ciekawostka życia właśnie ludzi z północy, jak Wenus z północy. Dobra, kończę, podziwiajcie jeszcze widoki, nie szło naprawdę nagrywać, było zimno i subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek. To byłoby na tyle w tym filmie. Następny film będzie o Augsburgii. Trzymajcie się, cześć!